Ej, cześć, z tej strony Xen. Witam was w nowej serii z gry Inmost. Jest to taka pixel artowa, immersywna gierka, która opowiada historię trzech bohaterów. No, oglądałem tutaj trailery i wydaje mi się, że może wam się spodobać. Jest, no, podobna właśnie do takich gier typu Limbo. Tutaj ten Insight, który przeszliśmy ostatnio. Tylko wiadomo, taki pixel arcik bardziej, prawda? No co, to nie przedłużamy, lecimy dalej. Znaczy, jakie dalej? Rozpoczynamy naszą przygodę. To jest chyba jeden z naszych bohaterów, rycerz. Czemu on zgniótł tą wróżkę? Nieładnie, nieładnie. O, to kolejna bohaterka nasza. Już chodzić? Mogę chodzić. O, dobra. To jak... O, na E, okej. Dobra. A, muszę jeszcze wyżej wejść, okej. No dalej, weź to krzesło, o. O, super, dobra. Jestem ciekaw, o czym opowiada ta gra. Ty, a my jesteśmy zamknięci? Że musimy iść... O kurde. Chyba byliśmy zamknięci, musieliśmy... Masakra, jak... Musimy chodzić po wentylacji, jako mała dziewczynka. O, uciekliśmy. Na pewno nahałasowaliśmy trochę. Zamknięte. Oj. Co to było? Oni nas szukają, czy co? Wydaje mi się, że powinniśmy uciec z tego domu szybko. Ale wyciągnij to. O, rycerz. Co ten rycerz chce nam zrobić? O, kolejna postać nagle. Czyli dobra, będziemy tak się zamieniać. Ten już umie skakać przynajmniej. A,
Aha, standardowo, muszę zginąć zawsze. A, tu mam trampolinę, tak? A, to nie jest trampolina, okej. Oj. To co możemy sobie z tym zrobić? I'm hiding, ukrywam się. Jestem bardzo dobry w ukrywaniu się. Nikt jeszcze nie mógł mnie znaleźć. Przez lata. Bo po prostu wszyscy wrócili do domu. Teraz jestem smutny. Pomogłem mojemu bratu schować się za domem. Nie szukaj go, proszę. To było ciężkie, ale ktoś musiał to zrobić. Nie, no nie mów, że zabiłeś swojego brata. Dawaj. No i rozwalony. O, co to jest? Kryształek. Nóż? Okej. O nie. Aż nie sądziłem, że zginę od tego. Chwila, jak mogę używać przedmiotów tutaj? Tam opcje. W ogóle jest polski? Jest polski. Wam ułatwię. Chyba nie ma, nie ma. No to będę musiał tłumaczyć swoim angielskim. Mam nadzieję, że nie będziecie się wkurzać na mnie. Oj! No nie, nie menu. O, dobra, jesteśmy tutaj. Już może to zostawmy. Mam nadzieję, że od początku nie będziemy lecieć. Lecimy od początku, dobra. Ale już wiemy, co zrobić. Dobra. Tutaj to szybko, tutaj sobie z nim pogadamy, żeby nie było. Tak, chowasz się tutaj. Ciekawo, co chodzi z tym bratem. Serio, on go zabił i pochował, czy co? Chyba, że tam do góry pisało, że potrzebujemy po prostu noża i musimy gdzieś iść dalej, żeby to zebrać. O, widzicie? Tak, potrzebuję noża. Musimy iść poszukać nożyka. Mamy kosę, więc nie wiem czemu nie użył tego. A i tu kosy teraz. O, właśnie. Okej. O, jakaś tam dziewczynka. Hej. Zrzuciłam mój klucz tam do tej studni. To tam mnie ukaże. Mogę ci jakoś pomóc? Okej. Okay. Ale śmieszna taka ma... Oj! Why did you do it? Czemu to zrobiłeś? Przepraszam. Dlaczego mnie popchnąłeś? Dlaczego to się dzieje? Dlaczego to mi się dzieje? Płaczę. Przepraszam. Nie chciałem, no. Ja ty. O. Wyczyściliśmy. Control, okej. Okay. A, kontrol, że mamy... Dobra. Mamy uniknąć. Myślałem, że mogę chwycić tego tutaj. Bo chcę jej pomóc, tej dziewczynce, no. Czemu nie mogę? Próbuję klucza. Okej. Okay. Oj, dobrze, że to tutaj było. Tam na razie nie będę szedł. O! I love. Ale ja tutaj rzeczy potrzebuję.
Jezu. Awe, gnieciemy cię. Okej, wyszło. Bardzo ładna muzyka, takie pianino, spokojne. Dobra. A, myślałem, a bo to jest w klatce ten, ta czarna maść, okej. Co tu znajdziemy? Ło! Co jest? Ktoś się próbuje dobić chyba. Co tu się dzieje? Pamiętasz? Co mam pamiętać? Czy pamiętasz tą historię o kwiatkach? Myślałam, że ma szczęśliwe zakończenie. Teraz dziadkiem jesteśmy? O, kapelutek. Oj, dziadzia. My to chyba cały gameplay teraz stracimy na tym, aż będziesz schodził po schodach. Myliłam się. To historia o bólu. Pozwól mi opowiedzieć. Ponownie. O Jezu, to szybko zeszło. Then a stranger came. He held a spark in his hand. A, dobra, tyle. The stranger opened his hand, and the spark was set free. Light returned. Yet pain was the price for this light. Screaming filled the air. Time passed. The screaming grew silent. Pain became a familiar friend. Some disappeared from the lands. No one knew whether they had crept away or been taken by pain. Yet many also remained. Castles which once rose into the skies fell into ruins. Time wiped clean any trace. Centuries passed. The people started calling the stranger the Keeper of the Spark. He kept watch over the land, soaking up the pain of its people. But the people had hope. They were growing flowers. Okay. No to w skrócie, to opowieść o jakimś tutaj człowieku, który otrzymał światło, ale w zamian za ból trzymał to światło po prostu za każdym razem, kiedy to robił, czy za każdym razem, kiedy otrzymywał to światło, to po prostu tam chyba bolało, o Jezu, bolało go to. Tylu chyba. Dobra. W ogóle możecie to znać w komentarzach, czy... Nie wiem, czy chcecie, żebym to tłumaczył wszystko, czy po prostu wolicie się wczuć ten klimat i sami sobie tutaj czytać. Wydaje mi się, że ja mogę trochę odbierać tą imersję. Teraz musimy pewnie unikać. Właśnie. Ole balista. Dawaj, strzelamy to. Ciach. Ale będzie strzał. Ho, 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 ho. Aha. Troszkę nie zadziałało. Balisty dostał i nic. To idziemy dalej. Oj. To jak mam przejść? Serio? Ledwo dotknę tego i już dostaję?
Dobra. Chcę wyjść na zewnątrz. Musisz otworzyć tą... Musisz otworzyć tą bramę, ale tutaj jest zniszczona rączka. Naprawdę, naprawdę muszę wyjść na zewnątrz. Kurde, ale tam skrzynia w pomyłce. Jakieś dziwne teksty są. Okej. Dobra, no chcę ci pomóc, ale... Nie takie proste. Weźmy to w dół. A nie wiem po co w sumie. Ujojoj. A, bo tam są strzały w tym, okej. Weźmy sobie jeszcze jedną. Załadujmy. Jeszcze raz. I... Ja! Aha, w skrzynkę teraz trafiłeś, okej. A, ładujemy, ładujemy. Dobra, w końcu w to coś chcę kilof dostać. Okej, dobra, w końcu. Ale coś tu zdobyliśmy, tylko nie wiem co. Teraz dostaliśmy kilof. Możemy się przekopać, bez problemu. Jest jakaś mapa ogólnie? Nie ma. O, super. Bardzo smutno, o nie. Bardzo smutna taka muzyka tutaj jest. I tu gdzieś mogliśmy się przekopać. Tak, teraz tam, o. Ciekawi mnie, o czym to opowiada. Na razie właśnie jakimś tej mężczyźnie. Małej dziewczynce. Oj. I jakimś wojowniku. No dobra. Oj! Jak ja teraz mam przejść tam? A, to coś jest do rozwalenia, okej. Okay. To mi nic nie dało. Mogę to No właśnie. Przeskoczyć tego na pewno nie przeskoczę. A, tu coś mogę zrobić. Kurde, na wszystko trzeba patrzeć w tej grze. Na dosłownie wszystko. O, i teraz tutaj mogę... O. Jeszcze nie zauważyłem w ogóle tego. Coś tu będziemy musieli... chyba przesunąć. Tak. Tu coś będziemy musieli... Wrócić chyba. Pewnie to. O, tutaj widzicie? Pomożemy tej dziewczynce chyba teraz. Ale jak ja tam mam się dostać do góry? Tam był ten klucz. Tej dziewczynki chyba. Dobra, no idziemy dalej na razie. Dobra. Ale tutaj nic innego nie ma. Tak, wiem, że chcesz wyjść. Ale tu nic nie ma. O, tu coś jest? O. Znowu czegoś potrzebujemy. Jak ja mam wam pomóc teraz? Tutaj się wróciłem. Może tutaj coś mam do zrobienia. To
To jest tylko światło. Może w tym domku coś jest. Raz, no dalej. No nie chcę. Jezus Maria, no. Jadyga. Nie, no nie o to chodzi. A, tu jest zamknięte już, dobra. Tego nie ma. Tego wózka raczej nie potrzebuję. A ja tutaj... Nie, skaczę. Dobra, jeszcze raz. Nie no, nie przejdę tego. Co ja tu mam zrobić? A może tutaj coś wykopać? Pick up, o jest. O właśnie. No i mam klucz dla dziewczynki. Dobra. Super. Nie płacz dziewczynko, już idę. Mam dla ciebie kluczyk. Gdzie jest dziewczynka? Dziewczynko. Nie, proszę. To był klucz tutaj po prostu. No Jezu, tutaj klucz to był po prostu. Zawiodłem. Dobra, to wracamy. Bo teraz możemy otworzyć tutaj. Oj. Możemy teraz otworzyć temu otku. No. Nie, nie wiem co to jest za istota. Chyba jakiś kot taki, który może gadać. No co jest? Nie mogę się ruszyć. Może muszę się sturlać. Nie. O, teraz. Ale tu nie przeskoczy. No Jezu. Raczej po prostu nie miałem tu iść. Naokoło znowu. Okej. W dół. Może ktoś liczyć śmierci na każdy odcinek. Jestem ciekaw, ile razy zginąłem. Miała być imersja, ale tyle razy, ile ja tu ginę, to naprawdę ciężko może być z tym. Przepraszam was za to. No wiem, że chcesz wyjść. Już ci otwieram. Tak, otworzyłem. Aha, i teraz nie jesteś pewny, czy chcesz wyjść na zewnątrz? Mogłem go zepchnąć? Ale hamuwa. Jak mogłeś? Nie rozumiem. To było bezczelne. Przepraszam. Mogę cię przytulić? Nie mogę. Czemu ja wszystkich popycham? Nie chcę być takim chamem. Mam ze przeczucia co do tego tutaj. Ale muszę szybko iść do tej dziewczynki. Dziewczynko, nie idź. No wiedziałem właśnie. Co to jest? Jezu. Dobra, uciekamy. Jezu, ale to jest szybkie. No tego się nie spodziewałem.
Zasłonista, zasłonista. Po cichutku. Dobra, idziemy szybko. No czemu nie schodzisz na dół, no? Zagupek. Dobra, uciekamy, uciekamy, szybko uciekamy. Udało się. A bo tu mogłem to zwrócić, okej. Okay. Ajajajaj, no. Ale gdzie dziewczynka, no? A. Nie możemy go dotknąć? Ale nie rób tego, gościu. No właśnie. Nie rób tego. Jezu, mnie wystrzeliło. Jesteśmy teraz. O kurde, ale moc. Jesteśmy wojownikiem. A dobra, tam musimy rozwalić. Ale moc. Jest, nawet mur rozwalamy. A dobra, mam unikać jeszcze tego, okej. Okay. Dobra, gin tam. Dobra, wszystko niszczymy. Bez problemu. No szczurek. Nie ma szczurek. Oj, szczurek chyba ginie. Jezu, straszne to jest. Jezu. Jezu, to jest. O kurde, zginęliśmy. Dobra, szybko gin. O, udało się. Went into the lands and they gathered the pain. Co to jest? Co? Czemu? And their own hearts blackened. Czemu zabiłeś? Jakiegoś kryształka? Czemu zabiłeś jakąś niewinną osobę? Nie no, ja myślę, że jesteśmy dobrzy. Wróciliśmy do dziadka. Ale dobrze. Myślę, że na pierwszy odcinek tyle wystarczy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Możecie dać znać w komentarzach, czy taka właśnie tutaj podoba się wam seria z tej gry o nazwie Inmost. Tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia i widzimy się jutro. Pa, pa.